Wykład zrealizowano przy wsparciu funduszy norweskich i EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Dzień dobry Państwu, nazywam się Emiliana Konopka i dzisiaj chciałabym przedstawić Państwu tropy nordyckie w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Skorzystajmy z okazji, że możemy zajrzeć do cyfrowych zbiorów Muzeum Narodowego Warszawy i tam odnaleźć dzieła, których na co dzień nie widać w ekspozycjach stałych. A właśnie w magazynach znaleźć można pewne elementy, które wiążą się z kulturą nordycką. Chciałabym zacząć od pewnego fotelu, który choć pochodzi z pierwszej połowy XVI wieku, ma wiele wspólnego ze sztuką wikingów. Sztuką wikingów, która charakterystyczna jest właśnie dla obszaru nordyckiego. Nie znamy niestety autora tego fotelu, ani jego proweniencji, ale możemy założyć, że inspirował się on właśnie różnymi stylami sztuki wikińskiej, które wyodrębniono na podstawie różnych znalezisk archeologicznych. I tutaj po lewej stronie pokazuję Państwu kilka przykładów sztuki nordyckiej właśnie. Widzimy plecionkę w stylu Jellinge oraz broszkę w stylu Borre. Widzimy też kamień runiczny, który należy do stylu Mammen, a także dwie głowy, najprawdopodobniej głowy smoków, które są reprezentacją stylu Oseberi. Te style są charakterystyczne dla różnych dziejów sztuki wikińskiej, jednak ta datowana jest jej początek na około rok 800 po rok 1100. Fotel, który pochodzi ze znacznie późniejszych czasów, ma dekoracje, której ornamenty wyrażają swego rodzaju połączenie różnych plecionek i różnych stylów wikińskich. Co więcej, kiedy przyjrzymy się głowom psów, które wieńczą oparcie, to mają one pewnie coś wspólnego właśnie z owymi głowami smoków, które wikingowie rzeźbili albo na swoich łodziach, albo też na różnych kościołach słupowych, charakterystycznych przede wszystkim dla Norwegii. Te kościoły słupowe można oglądać nawet w Polsce. Przypomnę, że tak zwana świątynia Vang w Karpaczu jest właśnie jednym z nich. Ale co ciekawe, na fotelu widzimy też scenę bitewną bądź turniejową, która może nie jest charakterystyczna dla sztuki wikińskiej, bo nawet w tych scenach narracyjnych na kamieniach runicznych widzimy raczej procesy niż sceny bitewne, ale możliwe, że ów artysta inspirował się manuskryptami i ilustracjami chociażby manuskryptów islandzkich, gdyż takie przedstawienia można znaleźć w niektórych z nich, a więc cały fotel byłby wyrazem takiego wyobrażenia sztuki wikińskiej właśnie, sztuki obszaru nordyckiego, kojarzonego z okresem wikingów. Kiedy zajrzymy jednak głębiej do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, zobaczymy, że nordyckość, a przede wszystkim Norwegia, jest tu widoczna na różnych pejzażach. W zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie znajdziemy wiele widoków norweskich i najstarszy z nich pochodzi już z XVII wieku. Jest to pejzaż z wodospadem autorstwa holenderskiego malarza Alarta van Everdingena. Obraz ma kształt ustawionego w pionie, to jest na krótszym boku prostokąta. W tle widać drzewa, fragment wieży oraz proste, sklecone z desek budynki. Pomiędzy drzewami i zabudowaniami płynie rzeka. W połowie wysokości obrazu, na prawie całej szerokości dzieła, skaliste dno rzeki załamuje się niemal pod kątem prostym, tworząc wodospad. Wody rzeki opadają gwałtownie, nabierają prędkości i płyną aż do dolnej krawędzi dzieła. Wartki nurt przemyka po sterczących głazach i pociąga za sobą duży konar drzewa. Przy prawej krawędzi obrazu artysta namalował wysoki głaz, który lekko przysłania rzekę. Na szczycie głazu rośnie drzewo liściaste. Z lewej strony kompozycję zamyka duża skała namalowana nieco powyżej dolnej krawędzi obrazu. Po poprowadzonej przy niej prowizorycznej kładce idą dwie osoby. Warto podkreślić, że to paradoksalnie malarze holenderscy najwcześniej przedstawiali daleką północ. W XVII wieku słynne były pejzaże dalekiej, wręcz egzotycznej północy,
Wielu malarzy, takich jak Jakob van Ruysdael, któremu przypisuje się rozpowszechnienie tego motywu, nie było jednak w Skandynawii. W przeciwieństwie właśnie do naszego bohatera Alarta van Everdingena, który w latach 1640-1644 podróżował do Szwecji i Norwegii, najpewniej na zlecenie bogatych przemysłowców holenderskich, którzy w Skandynawii inwestowali w kopalnie kruszców i huty metali. A więc pejzaż z wodospadem jest wynikiem prawdziwej wycieczki na północ, ale zapoczątkowuje tę modę na przedstawianie Skandynawii, Norwegii przede wszystkim jako obszaru egzotycznego, dzikiego, niemalże nietkniętego ręką ludzką. Nawet jeśli na pejzażu z wodospadem widzimy budowle, a więc elementy kultury, to jednak natura jest tutaj głównym bohaterem. Na pierwszym planie widzimy wodospad. Żywioł wody ma właśnie podkreślać to, co kojarzyło się artystom z kontynentu, właśnie z daleką północą. To, że to natura na północy jest dominantą, że żywioły powietrza, często prezentowane za pomocą ciężkich, groźnych chmur oraz chociażby żywioł wody, są tutaj siłą, która dominuje nad człowiekiem. I to wyobrażenie dalekiej, egzotycznej północy będzie popularne również w XIX wieku w malarstwie romantycznym. Romantycy z kontynentu wyobrażali sobie właśnie północ znowu jako takie miejsce idealne, tajemnicze, nietknięte ludzką ręką, niemalże baśniowe. I to wyobrażenie będzie powielane szczególnie w pierwszej połowie XIX wieku. Chociażby Christian Breslauer zostawi po sobie wiele krajobrazów, chociażby tak jak ten krajobraz zimowy z Norwegii, prezentujący widok na Sognefjord. Obraz ten to poziomy prostokąt. Od lewej krawędzi do połowy długości dzieła artysta namalował morze, gdzieniegdzie pojawiają się na nim bałwany fal. W tle pływa kilka statków. Od połowy długości obrazu z morza wyrasta skaliste nabrzeże i ciągnie się do jego prawej krawędzi. Na pierwszym planie, na stoku, zbudowano wspartą na palach drewnianą chatę. Jej dach i prowadząca do niej szeroka ścieżka pokryte są resztkami śniegu. Na prawo od domu widać jeszcze jedną drogę. Począwszy od prawej dolnej krawędzi, ścieżka pnie się do góry. Na wysokości domu skręca w prawo i ginie nam z oczu. Sam Breslauer był w Norwegii, a więc nie jest to wyobrażenie, tak jak często zdarzało się w tym czasie. Jest to owoc co najmniej dwóch podróży do Norwegii i widać tutaj też wpływy samych norweskich malarzy, chociażby Tomasa Fernleya, który był uczniem najsłynniejszego malarza norweskiego tamtego czasu, mianowicie Johanna Dahla. Dahl, który przede wszystkim wiąże się obecnie ze szkołą düsseldorską, ale też ze ośrodkiem kopenhaskim, przyjaźnił się między innymi z Friedrichem i jego pejzaże właśnie pokazują Norwegię jako taki piękny obszar romantyczny, a więc często widzimy na przykład zachody słońca albo obrazy księżycowe. Tutaj w pejzażu Breslauera widzimy najważniejsze motywy krajobrazu norweskiego, które właśnie lansował sam Dahl. A więc widzimy fiordy, widzimy morze, często wzburzone, widzimy statki, widzimy pejzaż górski, skały, bardzo mało drzew, często te drzewa są powyginane od wiatru albo właśnie takie nagie, widzimy same gałęzie. Często też na tych obrazach widać architekturę drewnianą i choć dom, który widzimy na krajobrazie zimowym Christiana Breslauera ma niewiele wspólnego z architekturą norweską, to jednak to przekonanie, że jedyne zabudowania na dalekiej północy to są właśnie domki drewniane, też wpływało na to wyobrażenie egzotyki, takiego bardzo niskiego rozwoju cywilizacyjnego północy, które pobudzało wyobraźnię kontynentalnych malarzy. I na innych obrazach z naszej kolekcji, między innymi krajobrazie górskim z Norwegii, Friedricha Prellera, również widzimy te same elementy, a więc powielanie tego baśniowego, tajemniczego, romantycznego charakteru krajobrazu norweskiego. W centrum krajobrazu górskiego z Norwegii, Friedricha Prellera, kilkanaście strzelistych drzew iglastych tworzy niewielki zagajnik. Drzewa stoją po środku rozległej równiny, którą płynie rzeka.
Jej leniwe wody wiją się wstęgą za drzewami, przepływają pomiędzy nimi, aby dopłynąć do środkowej części dolnej krawędzi dzieła. W tle rozciąga się pasmo skalistych gór o ostrych szczytach. Na niebie kłębią się gęsto białe, szare chmury. Również u Mortena Müllera widzimy też te elementy, a więc najprawdopodobniej jest to właśnie też krajobraz norweski. Choć niekoniecznie Norwegia musiała wyglądać wyłącznie tak, to właśnie tak wyobrażali ją sobie romantyczni malarze. I zainteresowanie północą, krajobrazem norweskim chociażby, powraca już w koniec XIX wieku i jeszcze w XX wieku. To neoromantyczne zainteresowanie północą widoczne jest chociażby w twórczości Kazimierza Stabrowskiego. Wielu malarzy udawało się na plenery do krajów nordyckich. Wiemy, że jeżdżono chociażby do Finlandii, ale też właśnie do Norwegii. I u Stabrowskiego widzimy co najmniej dwa przykłady krajobrazów norweskich. Krajobraz z wodospadem z 1928 roku oraz fiord norweski z tego samego roku. Na wąskim pasie płótna przy jego dolnej krawędzi Stabrowski namalował niczym niezmąconą wodę. Wyrasta z niej ogromna skała i to ona dominuje na obrazie. Skała przypomina kształtem trójkąt prostokątny. Jego przeciwprostokątna to nieregularny skalisty stok, który wyrasta z wody po prawej stronie i wznosi się ku lewemu górnemu wierzchołkowi dzieła. Jednak linia stoku przebiega nieco na prawo od tego wierzchołka, nie domykając trójkąta. Powierzchnia skały, wypełniająca w całości lewą i środkową część kompozycji, porośnięta jest mchem bądź krótką trawą, gdzieniegdzie oświetlają ją promienie słońca. Tuż przy lewej krawędzi obrazu, na całej wysokości skały, spływa po niej wodospad. W tle widać wysoko piętrzące się szczyty, dorównujące majestatem skalę z pierwszego planu. I znowu widzimy tutaj te same elementy. Chmury, ciemne niebo, góry, fiordy, wodę, a więc to, co powieleniem było pewnych motywów charakterystycznych dla sztuki romantycznej, ale też właśnie elementów, które kojarzyły się z pejzażem dalekiej północy. W naszych zbiorach znaleźć można również słynnych Norwegów. I ci słynni Norwegowie w kolekcji to chociażby kompozytor norweski Edvard Grieg, którego portret można znaleźć w wersji fotografii obrazu Stanisława Lenza z 1902 roku. Jest to fotografia portretu przedstawiającego Edvarda Grieg'a, norweskiego kompozytora. Odbitka utrzymana jest w odcieniach sepi, czyli jasnych beży i brązów, gdzieniegdzie pojawiają się na niej plamy i przebarwienia. Kompozytor siedzi w fotelu. Jego sylwetka jest widoczna do pasa. Mężczyzna jest zwrócony w lewo tak, iż widzimy go z półprofilu. Ubrany jest w ciemny garnitur. Edvard Grieg patrzy zamyślony przed siebie. Uwagę zwracają jego wydatny nos i starannie przycięte okazałe wąsy. Siwe, sprawiające na zdjęciu wrażenie białych, włosy kompozytora zaczesane są na bok i do tyłu, tak iż odsłaniają wysokie czoło artysty i kawałek jego lewego ucha. Mamy też portret innego znanego Norwega, mianowicie Christiana Kroga, norweskiego malarza, który został sportretowany przez Maxa Klingera. Format pracy przywodzi na myśl zakładkę do książek. Dzieło jest wąskim, pionowym prostokątem. Biało-czarna odbitka graficzna pokazuje fragment skromnego wnętrza pracowni artysty znajdującej się na poddaszu. Malarz siedzi przy sztalugach zwrócony do nas lewym profilem. Artysta siedzi przygarbiony na niskim, prostym stołku. Ubrany jest w płaszcz, którego kołnierz podniósł i trzyma rękoma. Na rękach opór głowę. Malarz wpatruje się ustawiony na sztalugach płótno. Na lewo od niego, a zarazem najbliżej widza, na drewnianej podłodze stoi duża torba. Na niej ustawionych jest kilka przedmiotów. Artysta na poddaszu to portret malarza Kroga, ale zestawiam to nasze dzieło warszawskie z autoportretem Kroga znacznie późniejszym, z 1917 roku, a więc przedstawiającego tego samego malarza, ale już w kwiecie wieku. Sam Christian Krog był istotnym malarzem dla norweskiego naturalizmu i Klinger poznał go w Berlinie. Berlin był bardzo ważnym ośrodkiem, który wielu Skandynawów przyjeżdżało właśnie do Berlina. Tam tworzyli oni dzieła w inspiracji różnymi trendami, właśnie chociażby naturalizmem.
A to, co ważne, to to, że u Klingera, w tym portrecie Christiana Kroga, znajdziemy też konkretną inspirację. Jest to książka Edmonda i Jules'a Goncourtów Manet-Salomon z 1866 roku, którą przełożył inny Skandynaw, Georg Brandes, jeden z najważniejszych teoretyków tego czasu. Z tej publikacji można było dowiedzieć się o życiu wielu artystów, ale też wpłynęła ona na ogromne zainteresowanie sztuką japońską właśnie w tym środowisku berlińskim. I to, że ta książka pojawia się na tym portrecie, to pokazuje właśnie, że to dzielenie się różnymi inspiracjami było bardzo żywe w tym środowisku. W tym środowisku zresztą też pojawił się w pewnym momencie Edward Munch, którego dwa dzieła znajdziemy w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Pierwszy z nich to dzieło Dziewczynka przy oknie, które pokazuje ważny i powtarzający się w twórczości Muncha motyw. Motyw dziewczynki, małej dziewczynki zamkniętej w pokoju związanym z chorobą. Jest to odbitka graficzna o bardzo szkicowym charakterze. Praca utrzymana jest w odcieniach szarości, brudnych beży i czerni. Odbitka przedstawia sylwetkę dziewczynki ubranej w koszulę nocną, sięgającą jej prawie do kostek. Dziewczynka sprawia wrażenie słabej, schorowanej. Widzimy jej prawy bok i plecy. Podeszła do dużego, sięgającego podłogi okna. Odsłoniła lekko jedną z kotar i spogląda na to, co dzieje się na zewnątrz. Wpadające przez odsłoniętą zasłonę promienie słońca są jedynym źródłem światła w pomieszczeniu. Munch w młodości spotkał się z co najmniej dwiema traumami. Pierwsza z nich to śmierć matki, a druga to śmierć jego siostry, Sophie. I tu szczególnie ten motyw umierającego dziecka, umierającej dziewczynki, będzie wracał w jego twórczości, tak graficznej, jak tutaj widzimy właśnie w naszych zbiorach, ale też malarskiej. Więc motyw umierającego dziecka, dziecka schorowanego, dziecka samotnego, dziecka zamkniętego w pokoju albo przykutego do łóżka powraca w jego twórczości i świetnym przykładem jest właśnie ta dziewczynka przy oknie. Niezwykle interesującym obiektem w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie jest jedna z litografii Edwarda Muncha należąca do serii związanej z tekstem Alfa i Omega. Ten norweski malarz i grafik był również pisarzem i stworzył poemat pisany prozą dla teatru w Oslo. Ów poemat dotyczył pary ludzi pewnej z wysp Alfy i Omegi i ilustracje tego tekstu składały się na 22 litografie. W tej serii i w tekście, ale i w samych ilustracjach do tekstu Munch wyjawia swoje obsesyjne wręcz zainteresowanie walką płci, która akurat na tych ilustracjach ma wymiar groteski. Grafika przedstawia dwie podobne sceny. Niedźwiedzia w objęciach młodej, nagiej dziewczyny. W scenie po lewej niedźwiedź i dziewczyna są zwróceni profilem do widza. Niedźwiedź siedzi i czule wtula się w klęczącą przed nim dziewczynę. Ona zarzuciła zwierzęciu ręce na szyję. Nie widzimy twarzy dziewczyny, a jedynie tył jej głowy z czarnymi, długimi, rozpuszczonymi włosami. Sylwetki dziewczyny i niedźwiedzia tworzą proste, pojedyncze, czarne kreski. W scenie po prawej niedźwiedź siedzi tyłem do widza, a jego ciało pokryte jest ciemną, długą sierścią. Głowa zwierzęcia zwrócona jest w stronę klęczącej na prawo od niego nagiej dziewczyny. Kobietę widzimy z lewego profilu. Podbródek opiera na nosie zwierzęcia tak, że głowę ma lekko odchyloną do tyłu. Rozpuszczone włosy dziewczyny sięgają jej do pośladków. Kobieta czule obejmuje zwierzę za szyję. I ta naga kobieta, która obejmuje niedźwiedzia, jest tutaj też niejako pokłosiem drugiego ważnego wątku, a więc wątku kobiety fatalnej i pocałunków, takich jak pocałunki wampiryczne i wampirzyce, które są też charakterystyczne dla twórczości tego wybitnego Norwega i które też będą inspirować polskich malarzy, o czym powiem za chwilę. Ale zanim inspiracje tą sztuką końca XIX wieku, to inspiracje północą widoczne w polskich zbiorach zaczynają się jeszcze wcześniej, jeszcze w XIX wieku i widzimy to na przykładzie twórczości Rafała Hadziewicza. Był to klasycyzujący malarz, który kilka lat spędził w pracowni samego Bertela Thorvaldsena. Bertel Thorvaldsen
Duńsko-islandzki rzeźbiarz, jeden z najważniejszych rzeźbiarzy doby klasycyzmu, pojawia się w naszych zbiorach właśnie za pośrednictwem tych dwóch rysunków Rafała Hadziewicza. Dwie kopie rysunkowe rzeźb Thorvaldsena z lat 20. XIX wieku, a same rysunki pochodzą z 1831. Pierwszy przedstawia Amora sprowadzającego strzałę, drugi Merkurego usypiającego groł Argusa, by go zabić. Dwa odrysy z rzeźb Thorvaldsena pokazują po pierwsze ogromne zainteresowanie Hadziewicza twórczością tego słynnego klasycyzującego rzeźbiarza, a po drugie pokazują też, że Bertel Thorvaldsen, który był potomkiem Islandczyka, ale wychowanym i wykształconym w Kopenhadze nordykiem, interesował się bardziej mitologią grecką i cywilizacją śródziemnomorską niż popularną dopiero w drugiej połowie XIX wieku mitologią skandynawską, nordycką. I choć takie elementy znajdziemy bardzo często w twórczości drugiej połowy XIX wieku, to sam Bertel Thorvaldsen stał się jednym z najsłynniejszych, a właściwie po śmierci Kanowy najważniejszym rzeźbiarzem klasycystycznym właśnie za sprawą motywów greckich i rzymskich, a nie skandynawskich. No i wróćmy teraz do Munka i do twórczości końca XIX wieku, bo te tropy nordyckie, a przede wszystkim inspiracje twórczością Munka, znaleźć można w twórczości Wojciecha Weissa. Wojciech Weiss znał bardzo dobrze twórczość Edwarda Munka za pośrednictwem Stanisława Przybyszewskiego, który poznał z kolei norweskiego malarza właśnie w Berlinie i lansował jego spojrzenie na sztukę w różnych swoich tekstach. Weiss zachwycony był spojrzeniem Munka na sztukę, I widać to w jego twórczości, może nie tak wprost, ale jednak często pewne motywy sztuki nordyckiej, norweskiej, a przede wszystkim właśnie twórczości Munka znaleźć można w twórczości Wojciecha Weissa. Chociażby w obrazie Wiosna 1898 widzimy zainteresowanie aktem dziecięcym, a przede wszystkim sylwetką chłopca, dojrzewającego chłopca, w którym dochodzi do przebudzenia jego seksualności. I ten sugestywny tytuł Wiosna ma też pokazać ten nowy etap w życiu tego chłopca. Obraz ma kształt ustawionego w pionie, to jest na krótszym boku prostokąta. Po prawej stronie dzieła, na całej jego wysokości, Wojciech Weiss namalował sylwetkę nagiego chłopca. Dziecko stoi na baczność, zwrócone lekko w lewo. Ręce ma wyprostowane wzdłuż ciała. W lewej dłoni trzyma dwie gałązki wierzby pokryte baziami. Jego krótkie włosy rozwiewa wiatr. Policzki dziecka są lekko zaróżowione, podczas gdy reszta skóry pozostaje blada. Chłopiec patrzy w dół, jakby w stronę osoby portretującej. Chłopiec został namalowany z perspektywy żabiej, czyli tak, jakby artysta patrzył na niego od dołu. Za chłopcem w tle widać fragment pagórka. Większość jego powierzchni pokrywa zaorane pole porośnięte żółtymi kwiatami. U szczytu pagórka ściele się zielona trawa i rosną drzewa. Widać dwie biegnące nagie postaci. Zainteresowanie witalizmem u Weissa nie można powiązać z twórczością norweskich artystów, bo nie tylko u Munka bardzo często znajdziemy nagość i erotykę, ale też właśnie różne etapy życia ludzkiego, ale widać to też w rzeźbach Gustava Wiegelanda. Chociażby w kompleksie rzeźb w parku w Oslo widzimy ciało ludzkie, nagie ciało ludzkie, przedstawione na różnych etapach życia, od narodzin po śmierć. I to zainteresowanie się ciałem, przede wszystkim ciałem dziecka, czy w ogóle zainteresowanie psychologią dziecka jest bardzo istotne dla tego nurtu i też dosyć rzadkie w twórczości młodopolskich artystów, a jednak widoczne w tym obrazie Wojciecha Weissa. Podobnie w obrazie Opętanie widzimy też pewne elementy charakterystyczne dla twórczości Edwarda Munka, bo pewien motyw femme fatale, który też został wylansowany przez Przybyszewskiego, widzimy w tym obrazie. Obraz ma kształt prostokąta ustawionego na dłuższym boku. Od połowy wysokości jego lewej krawędzi ciągnie się pas czerwonego koloru. Pas biegnie ku prawej stronie obrazu i stopniowo rozszerza się. Do tego stopnia, że przy prawej krawędzi sięga 2/3 jej wysokości i połowy długości dolnej krawędzi. Wraz ze zbliżaniem się do prawej krawędzi dzieła, z czerwonego pasa zaczynają wyłaniać się poplątane ze sobą ludzkie sylwetki.
Zaznaczone są jedynie konturem, nie mają indywidualnych cech. To plątanina ludzkich ciał, opętanych bezładnym, ekstatycznym ruchem. Spośród tej masy wyróżnia się sylwetka jednej kobiety. Jej głowa jest wysoko zadarta do góry, czarne, krótkie włosy opadają na ramiona, a oczy ma przesłonięte białą przepaską. Na drugim planie, ponad czerwony pas ludzkich ciał, wystaje ciemna sylwetka mężczyzny z kosą. Lewą dolną część ciała wypełnia ciemna plama ziemi. Ponad pasem ludzkich ciał widać ciemne, niebiesko-zielone niebo. I tutaj to, że Munch nawiązywał często do rozterek miłosnych w obrazach z serii Zazdrość chociażby, nawiązywał do tego, że Przybyszewski podkradł mu niejako jego ukochaną Dagny, to właśnie ten trójkąt uzupełniony jest przez twórczość Wojciecha Weissa, który też tę erotykę i ekspresyjność ukazuje w tym dziele Opętanie. Twórczość polskich malarzy zainspirowanych skandynawską sztuką można też zamknąć na przykładzie Anny Berendt. Choć w jej przypadku te nordyckie motywy nie są tak oczywiste, to jednak w jej alegorycznych dziełach zobaczyć można inspirację pewnymi nordyckimi nurtami i artystami. Chociażby w Przebudzeniu wiosny można zobaczyć elementy inspirowane twórczością fińskiego malarza Akselego Galenkaleni, a z kolei w Pieśni wieczornej ta polsko-szwajcarska malarka nawiązuje do motywów, które owszem były bardzo popularne w sztuce szwajcarskiej i w ogóle w sztuce tego okresu, ale też pewne motywy, takie jak topielice, różne nimfy wodne, zjawy, są też wynikiem najprawdopodobniej zainteresowania folklorem skandynawskim, bo takie motywy pojawiają się w twórczości norweskiego ilustratora Theodora Kittelsena, ale także w ilustracjach baśni szwedzkiego malarza Jona Bauera. Na koniec swego rodzaju luźna interpretacja czy inspiracja sztuką północy. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Ultima Thule. Jest to niewielki rysunek wykonany tuszem na papierze. Widzimy narysowanego z góry mężczyznę, który śpi w łóżku. Jego głowa spoczywa na poduszce. Mężczyzna leży na lewym boku. Czarne włosy opadają delikatnie na zamknięte oczy. Na twarzy majaczy uśmiech. Reszta ciała mężczyzny nie jest widoczna. Niknie pod kołdrą oraz sylwetką dziwnego stwora, który zdaje się unosić nieco ponad mężczyzną, w poprzek łóżka. Jego głowa i szyja ukazane są z lewego profilu i mają kształt wydłużonego prostokąta, który załamuje się pod kątem prostym i łączy z szerokimi ramionami przechodzącymi w plecy. Na tle pleców widzimy lewą rękę stwora. Jej palce przypominają zaostrzone szpony. Od wysokości pasa linia pleców zwęża się, zakręca w prawo i kończy na wysokości głowy mężczyzny, nieco poniżej jej. Postać, niczym dżin z butelki, nie ma nóg. Jest raczej chmurą przyjmującą ludzkie kształty. Po prawej stronie rysunku widzimy napisy Ultima Thule oraz Miałem się Bogu spowiadać, nie będę itd. T. Mieciński, 10/1/1923, Witkacy. Na tym rysunku Stanisława Ignacego Witkiewicza znajdziemy tytuł Ultima Thule. I choć sam mit Ultima Thule, czyli na dalszej znanej czy krańcowej wręcz Thule wyspie, nie odnosi się zawsze wprost do Islandii, to jednak ten motyw jest obecnie bardzo popularny i kojarzony właśnie z Islandią. Nie wiemy oczywiście, czy Pytasz z Marsylii, grecki geograf, właśnie miał na myśli Islandię, tworząc swoją starożytną mapę znanego mu świata, ale już Wergiliusz ukuł ten termin Ultima Thule na to, żeby pokazać pewnego rodzaju granice znanego mu świata. Najprawdopodobniej Ultimą Thule była właśnie Islandia, a to, że Witkacy odnosi się do tego motywu, może mieć związek po prostu ze znanym mitem literackim. No ale kto wie, czy ten mit właśnie nie dotyczy Islandii. Mam nadzieję, że to nasze spotkanie zainspirowało Państwa do tego, żeby zainteresować się sztuką, czy w ogóle kulturą nordycką. I choć pewne tropy, które próbowałam dzisiaj pokazać, są mniej lub bardziej bezpośrednimi inspiracjami sztuką północy, to jednak myślę, że
będą Państwo mieli okazję do tego, żeby zgłębić te tropy i poszukać więcej inspiracji nordyckich, bo jak się okazuje, ta bliskość geograficzna może być też bliskością pokrewieństwa, wręcz dusz. Malarze polscy, w których twórczości być może nie tak oczywiste są motywy skandynawskie, mają jednak wiele wspólnego z tym wspólnym, uniwersalnym sposobem myślenia, również obecnym w sztuce nordyckiej, i takie alegoryczne, symboliczne traktowanie świata, również panteizm, witalizm, o którym wspominałam, typowy dla artystów nordyckich, pojawia się również w sztuce polskich, przede wszystkim młodopolskich malarzy. Dlatego zachęcam, aby niebawem zapoznać się dogłębniej z tymi tropami nordyckimi w kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, i tym samym bardzo dziękuję Państwu za uwagę.